Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak widzicie na ekranie, jest to kod z poprzedniej lekcji. Natomiast w tym filmie zajawię Wam temat GSAP-a, czyli pokażę, jak to odpalić, jak to zaimportować do Waszego projektu. Na tym kanale znajdują się już filmy właśnie z GSAP-a. Pokazuję w nich, jak animować na przykład przy scrollu, czy też jak animować SVG. Ogólnie animacja SVG, bardzo fajna sprawa. Polecam te filmy obejrzeć. Postaram się je podlinkować poniżej w opisie. No a teraz przejdźmy do rzeczy. Ogólnie pamiętajcie też o tym, że rzadko chcecie używać dwóch bibliotek do animacji w jednym projekcie. Z reguły staracie się to zrobić tak, aby po prostu używać tylko jednej biblioteki. Natomiast oczywiście jest to poradnik, więc ja zainstaluję sobie także GSAP-a. Także otwieram konsolę i wpisuję npm install no i GSAP. Na ten moment usuńmy sobie style stąd. Natomiast chcemy na pewno to stylować. Z tego względu po prostu zróbmy sobie tutaj styled. No i div, bez tego motion. W tym wypadku zostanie nam to po prostu w tej postaci. Jak zobaczycie wkrótce, importowanie i po prostu działanie framer motion jest łatwe na tym podstawowym poziomie. W sensie możecie to zaimportować i z tego korzystać w bardzo łatwy sposób. Natomiast żeby to zrobić na GSAP-ie, no to już będzie troszeczkę trudniejsze. Pierwsza rzecz, jaką robimy, to oczywiście importujemy GSAP-a, czyli import, no i from GSAP. Kolejna rzecz, to musicie sobie na potrzeby GSAP-a wychwycić ten element, który chcecie animować. W Reakcie, to znaczy w Gatsby'm, robimy to za pomocą refa. Czyli tutaj wywołujemy sobie useRef. Następnie musicie stworzyć właśnie tego refa, także zróbmy sobie to tutaj i przypiszmy to do zmiennej, na przykład boxRef. I tutaj będzie useRef i na początku to będzie nulem. Kolejna rzecz, którą robimy, to importujemy useEffect. Ponieważ wszystkie animacje oczywiście robimy w hooku useEffect. Natomiast pamiętajcie o tym, aby tutaj tego refa przypisać. Czyli ref, no i tutaj box ref. Kolejna rzecz to wywołanie useEffect. Czyli tutaj piszemy useEffect. No i następnie wywołujemy sobie GSAP. GSAP ma parę funkcji, które możemy wykonywać na naszych elementach. Jest to na przykład funkcja to. No i w tej funkcji podajecie dwa parametry. Pierwszym parametrem jest ten element, który chcecie animować. W naszym przypadku to będzie box ref, ale tutaj musicie odnieść się właśnie do tego elementu, także tutaj po kropce dodajcie current. No i drugi parametr to jest to, co chcecie animować, czyli w jaki sposób chcecie animować tego tutaj box refa. No i załóżmy w naszym przypadku, niech to będzie x, no i niech to będzie, nie wiem, plus równa się 110 pikseli. W tym plus równa się chodzi o to, że po prostu doda wam 110 pikseli od aktualnej pozycji tego elementu. No i teraz po odświeżeniu, jak widzicie, ten div się animuje. Kolejna bardzo przydatna funkcja w GSAP-ie to funkcja from to. No i działa to w ten sposób, że tak samo podajecie element, który chcecie animować, natomiast drugim parametrem jest to, z jakiej pozycji animujecie tego diva. W naszym przypadku niech to na przykład będzie minus równa się 100 pikseli, a drugi parametr jest to, do jakiego momentu animujecie waszego diva. Czyli w naszym przypadku niech to na przykład będzie x, no i tutaj niech będzie plus równa się 100. Tylko oczywiście pikseli. No i teraz po odświeżeniu strony ten div przesuwa się tylko w to miejsce, a nie tutaj. Dlaczego? Ponieważ najpierw odejmujemy 100 pikseli, a potem dodajemy 100 pikseli, więc on tak naprawdę wróci nam na sam początek. Żeby to się przesunęło jeszcze o 100 pikseli w tą stronę, to musimy tutaj dać wartość 200. Także odświeżamy to. Jak widzicie, od lewej strony leci nam do prawej. Oczywiście nie sugerujcie się tym, że ja tutaj to przesuwam tylko po x-ie. Oczywiście możecie to też rotować, czyli na przykład rotate, no i niech tutaj będzie na przykład plus równa się 100, tak jak robiliśmy poprzednio. W ogóle sorry, to nie róbmy tego w tym miejscu, tylko zróbmy to tutaj. Czyli chcemy, żeby przesunął się o 200 pikseli, natomiast jeszcze zrotował o 100. Czyli odświeżamy i jak widzicie, przesuwa się w to miejsce i jeszcze rotuje o 100 pikseli. Tak samo jak we Framer Motion, możecie tutaj na przykład użyć duration, czyli duration i dajmy na przykład 2. No i to chodzi tylko i wyłącznie o to, że ta animacja będzie się wolniej robić. Jak widzicie, działa to w troszeczkę bardziej spowolniony sposób. Oczywiście są to podstawy, natomiast w GSAP-ie możecie tworzyć sobie na przykład taki timeline. I chodzi w nim o to, że po prostu dodajecie sobie do niego animacje, jakie mają się wykonywać po kolei. I na przykład możemy sobie ustawić taką animację, że ten div będzie sobie leciał tutaj, w to i z powrotem. Lub wykonywał się w jakiś tam inny sposób. Ten timeline bardzo fajnie działa, kiedy chcemy na przykład animować SVG. Bo wtedy jakaś część obrazka pojawia się w tym momencie, natomiast druga część obrazka ma się pojawić dopiero po wykonaniu tej pierwszej animacji. Natomiast to już znajduje się w tych filmach, które macie poniżej w komentarzu. Poniżej znajduje się także film do tworzenia animacji przy scrollu.
za pomocą oczywiście GSAP-a, natomiast ma on wbudowany plugin Scroll Trigger, no i właśnie jego używamy do animacji przy scrollu. Tak więc w tym odcinku tyle, wielkie dzięki, że byliście, wielkie dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć!